Pan miał zawsze taką wielką zdolność i umiejętność stawiania takich rozpoznań na podstawie mikroobjawów, jeżeli można. No tak, ale wiecie co, to jest dobry doktor, który umie? Dobry doktor to jest taki, który spojrzy, zobaczy coś takiego, co mu coś przypomina. Więc trzeba mieć zdolność kojarzenia, zdolność obserwacji. Jak ja pracowałem w tej poradni kardiologicznej na Sterlinga, to tam było zimno cholernie, to na tym kaloryferze z tyłu za mną siedziały raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, sześć studentów czy studentek. Ktoś otwierał drzwi pacjentowi, co mu jest? Trzeba było rozpoznawać z daleka chorobę, bo jeden objaw jest przesądza. Jak się to widzi, to może się pomylić, ale on wie, w jakim kierunku pójść. Także stenoza mitralna, nie była kwestii, stenoza aorty i takie rzeczy, to i te dziewczyny i ci chłopcy się nauczyli tego. Także to jest zdolność kojarzenia, zdolność obserwacji, to nie jest jakiś nadprzyrodzony dar. Jak ta, jak się nazywa tata z tym wylewem do przysadki, co to leżała ta u Moderowicza siostra, nie pamiętam czy ja, wiem, to była jakieś lekarki. I tam wszyscy latali, a nikt nie zauważył, że ona jest brązowa. No trzeba umieć obserwować człowieka. Nie, trzeba chcieć, bo wchodzisz na salę, gdzie leży sześć osób, to przecież u mnie była sala 17 osób, to się mówi, ty będziesz żółty, to się bierze właśnie z tego getta i ja tego już nigdy nie robię od tego czasu. Bo jakśmy się rozstawali w tym getcie, to tego 18 kwietnia, to tak, to było ostatnie takie spotkanie tej całej komendy i tych wszystkich najbliższych ludzi, to się tam ktoś zapytał mnie, no a kto tu przeżyje? Ja mówię, ty tak. I niestety tak się stało. I potem Celina do mnie mówiła, ty mi nigdy nie mów, kto przeżyje. Ja już nie chcę tego wiedzieć. Ja już teraz też nie mówię. Od dawna.